Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, w której udział wezmą prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Marek Belka i członkowie Rady Polityki Pieniężnej, pani profesor Anna Zińska-Głębocka oraz pan profesor Jerzy Hausner. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję. Państwo wiecie, że Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 punkta procentowego. Aktywność gospodarcza na świecie w pierwszym kwartale 2013 roku pozostała niska. Jednocześnie widoczne było silne zróżnicowanie stanu koniunktury w poszczególnych gospodarkach. Przyspieszenie wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych towarzyszyło utrzymanie się recesji w strefie euro i pewne osłabienie wzrostu w części największych krajów rozwijających się, w tym w Chinach. W Niemczech dynamika PKB była dodatnia, natomiast w pozostałych dużych gospodarkach strefy euro PKB nadal się obniżał. Najnowsze dane dotyczące koniunktury w strefie euro, mimo pojawienia się sygnałów pewnej poprawy, wskazują na utrzymywanie się niekorzystnych tendencji w tej gospodarce na początku drugiego kwartału. Niska dynamika aktywności gospodarczej na świecie, a także wcześniejszy spadek cen surowców sprzyjają dalszemu obniżaniu się inflacji w wielu krajach. W Polsce wstępne dane o PKB w pierwszym kwartale 2013 roku wskazują na nieco silniejsze niż oczekiwano spowolnienie wzrostu gospodarczego. Obniżenie dynamiki PKB w pierwszym kwartale wynikało ze zmniejszenia dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu PKB przy jednocześnie nadal obniżającym się popycie krajowym. Do spadku popytu krajowego w warunkach utrzymującej się stagnacji konsumpcji nadal przyczyniał się spadek inwestycji, choć był on mniejszy niż w poprzednim kwartale. Dane za kwiecień o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz o sprzedaży detalicznej, a także większość wskaźników koniunktury wskazują na utrzymanie się niskiego wzrostu gospodarczego także na początku drugiego kwartału. Kontynuacja spowolnienia popytu w gospodarce krajowej w pierwszym kwartale bieżącego roku przyczyniła się do dalszego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, w tym spadku liczby pracujących i wzrostu bezrobocia. Również dane z sektora przedsiębiorstw za kwiecień wskazują na kontynuację spadku zatrudnienia, czemu towarzyszy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu czynników sezonowych. Sytuacja na rynku pracy przyczynia się do utrzymania niskiej dynamiki wynagrodzeń. W kwietniu przyrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego pozostał ograniczony. Zarówno dynamika kredytów dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorstw utrzymały się na niskim poziomie. Inflacja CPI w kwietniu bieżącego roku ponownie się obniżyła i wyniosła 0,8% rok do roku, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP 2,5%. Do obniżenia inflacji przyczynił się głównie spadek dynamiki cen energii, w tym paliw. Jednocześnie niski poziom inflacji bazowej, a także pogłębienie się spadku cen produkcji potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce. Towarzyszy temu dalsze obniżenie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych. W ocenie Rady napływające dane wskazują na niższy niż oczekiwano wzrost gospodarczy w Polsce oraz silniejszy od przewidywanego w marcowej projekcji spadek inflacji. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca skali i momentu oczekiwanego ożywienia gospodarczego w strefie euro, która może negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą w Polsce. Biorąc to pod uwagę, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Rada uznaje, że rozpoczęty w listopadzie 2012 roku cykl obniżek stóp procentowych sprzyja ożywieniu gospodarki i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie. To wszystko, dziękuję. Stefan z CNBC, Pamela Bem. Panie prezesie, proszę państwa, pierwsze pytanie o to ostatnie zdanie, czy ta opinia, że cykl rozpoczęty w listopadzie sprzyja ożywieniu i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu,
oznacza, że to jest ostatnia obniżka stóp procentowych w tym cyklu, że Rada sobie teraz mówi stop i można to odczytywać jako koniec cyklu łagodzenia. Drugie pytanie o słabego złotego. Na ile kurs walutowy, osłabiający się złoty wpływa na Państwa decyzję? Czy można już na tym etapie traktować go jako zamiennik ewentualnej obniżki stóp procentowych? Trzecie pytanie o odpływ pieniędzy z lokat. W kwietniu ponad 6,5 miliarda złotych odpłynęło z lokat. To była rekordowa wartość. Czy to jest czynnik ryzyka dla systemu bankowego z Państwa punktu widzenia jako całości i czy to jest też czynnik, który bierzecie pod uwagę, będziecie brali pod uwagę, podejmując decyzję dotyczące stóp procentowych? Czyli trzy pytania. Cykl, złoty, lokaty. To byłaby nadinterpretacja, jeśli chodzi o pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o drugie pytanie. Osłabienie złotego, jeżeli ma taki charakter jak w tej chwili, czyli na pewno nie można go wiązać z czynnikami specyficznymi dla polskiej gospodarki, bo jest charakterystyczny dla właściwie wszystkich krajów emerging markets, nie jest rzeczą, która nas specjalnie niepokoi. Nawiasem mówiąc, pewne osłabienie złotego w takiej sytuacji koniunkturalnej pewno eksportowi nie zaszkodzi. Co zaś... Nie można, chociaż rzeczywiście obniżenie kursu złotego, osłabienie kursu złotego jest przecież, działa w tym kierunku, ale myśmy nigdy wzmocnienia złotego nie traktowali jako substytutu, że tak powiem, podwyżki stóp procentowych. Jeżeli chodzi o odpływ pieniędzy z lokat, no to nie ma takiego odpływu. Jest odpływ pieniędzy z pewnych rodzajów lokat w inne rodzaje lokat. Na przykład konta bieżące i RORy. Znaczy, prasa podała zatrważające na pierwszy rzut oka informacje, że to prawda 9 miliardów złotych odpłynęło z lokat, ale potem drobnym druczkiem dodaliście Państwo, że 12 miliardów, a więc więcej niż 9, pojawiło się na lokatach, na innego rodzaju lokatach. No to o czym mowa? Dla banków ten kapitał na lokatach terminowych jest stabilniejszy niż ten na rachunkach bieżących, które są dużo prościej wypłacalne. Czy to jest czynnik ryzyka dla całego systemu bankowego według Państwa? Nie sądzę. Polski system bankowy jest zbyt silny, żeby takie przepływy, które odnotowujemy i monitorujemy, miały jakieś znaczenie. Patryk Wasilewski, The Wall Street Journal. Ja mam pytanie o ten ostatni akapit znowu. Chciałem się zapytać, jaki cel przyświecał Państwu w zmianie sformułowania tego i co chcieliście zasygnalizować rynkowi? I czy jest to przesunięcie się w kierunku bardziej neutralnego nastawienia? I czy możemy na przykład mówić o tym, że teraz już będzie kolejny etap wait and see, czy będzie w ogóle neutralne nastawienie, jeżeli chodzi o stopy procentowe? I drugą sprawę chciałem się zapytać w ogóle generalnie o niestabilność na rynkach finansowych i odpływ nie tylko ze złotego, ale także z obligacji. Czy to było czynnikiem, który wpływał na dzisiejszą decyzję? Więc jeśli chodzi o ostatni akapit, no to pani także zadała pytanie właśnie tego dotyczące. I odpowiedź moja jest taka sama. Nad interpretacją byłoby stwierdzenie, że to jest koniec cyklu obniżek. Natomiast niewątpliwie ta zmiana sugeruje, iż zbliżamy się już do poziomu stóp procentowych, który w obecnej sytuacji koniunkturalnej możemy określić jako adekwatny. Trudno jednak podjąć decyzję taką, którą Państwo sugerujecie, bez znajomości projekcji inflacji, której publikacja jest przewidziana na lipiec. Wtedy będziemy mieli znacznie bardziej uporządkowany obraz tego, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie. I wtedy prawdopodobnie można się spodziewać z naszej strony
jasnego komunikatu w tej sprawie. Co do obligacji, szczerze mówiąc, nie było to głównym czy w ogóle jakimkolwiek ważniejszym przedmiotem dyskusji. Znaczy, mówiąc krótko, to, co się stało na rynkach obligacji jako echo tych enuncjacji Fedu. Nie sądzimy, żeby to było w tej sytuacji najważniejszym czy jakimś istotnym czynnikiem dla naszej polityki pieniężnej. Przede wszystkim orientujemy się na kształtowanie, na to, co się dzieje z inflacją. No a to, co się dzieje, no to widzimy, prawda? Karolina Sojkowska, Reuters. Ja wciąż chciałabym zapytać o to ostatnie zdanie, że ten cykl obniżek stóp procentowych od listopada sprzyja ożywieniu. Czy państwo widzą gdzieś sygnały ożywienia w polskiej gospodarce? Słabe są te sygnały, ale też i stwierdzenie jest bardzo, bym powiedział, mało zdecydowane, bo dotyczy stwierdzenia faktu, iż obniżka, no już o 200 punktów bazowych, prawda, sprzyja wzrostowi gospodarczemu. I wcześniej czy później tak głęboka obniżka stóp powinna mieć pozytywny wpływ na koniunkturę gospodarczą. Czego możemy się spodziewać po nowej ścieżce inflacji? Jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli kolejne obniżki cen energii, które zazwyczaj wpływają na w dużym stopniu na inflację. Czy ona nie będzie niższa w kolejnej projekcji, czyli że państwo za miesiąc oznajmicie, że cykl będzie kontynuowany? Znaczy, po pierwsze, nie chciałbym uprzedzać tego, co będzie w projekcji. Natomiast my co miesiąc mamy oceny dotyczące, płynące z tak zwanej eksperckiej prognozy inflacyjnej, która jest prognozą bardzo krótkoterminową i taką troszkę mechanistyczną. No i ona wskazuje rzeczywiście, że w najbliższych miesiącach możemy mieć do czynienia z dalszym spadkiem wskaźnika CPI. Poniżej jeszcze tych 0,8. Ale zobaczymy, jak to nam się potwierdzi. Natomiast chciałem powtórzyć to, co w odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań powiedziałem, że w lipcu mamy po pierwsze tę projekcję, po drugie na podstawie tej projekcji i bieżących danych podejmiemy kolejne decyzje. Nie chcę, abyście państwo rozumieli to jako kolejną obniżkę. Niekoniecznie tak musi być. Natomiast przygotowani jesteśmy, aby w lipcu powiedzieć coś bardziej zdecydowanego na temat dalszego, dalszego kierunku polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach i być może kwartałach nawet. A jak w tym momencie państwo oceniacie politykę fiskalną, tak zwany policy mix? Policy mix. Tak, czy polityka fiskalna w tym momencie jest neutralna z państwa perspektywy, czy restrykcyjna? Jak to wygląda dla gospodarki realnej? Ona była na pewno restrykcyjna w ostatnich 2 latach. Natomiast w tej chwili można powiedzieć, że ona, jeżeli nawet nie jest, jakby to powiedzieć, rozluźniająca, to ten stopień restrykcyjności się osłabił. Ale będziemy mogli więcej powiedzieć na podstawie tego, czy
będzie do czynienia, czy będziemy mieli do czynienia z nowelizacją budżetu i jakiego rodzaju ta nowelizacja budżetu będzie. Ja niejednokrotnie wypowiadałem się, że nie jestem zwolennikiem tej bicia rekordów i dobrze się stało, że Komisja Europejska dała Polsce dwa lata na doprowadzenie deficytu budżetowego do poziomu 3%. Innymi słowy, nie nastaje na Polskę, aby ta kontynuowała silną konsolidację budżetową. Tak długo, jak nie dopuszczamy do rozluźnienia dyscypliny budżetowej, to a z drugiej strony sytuacja dotycząca refinansowania polskiego długu jest korzystna, no to nie ma potrzeby tutaj po prostu włączać dodatkowych mechanizmów hamujących koniunkturę. Nawiasem mówiąc, nie o wszystkim dzisiaj decyduje polityka ministra finansów i sytuacja w budżecie centralnym. Mam wrażenie, że wiele istotnych rzeczy dzieje się jakby na niższym szczeblu, w samorządach, w budżetach samorządowych, gdzie widocznie mamy do czynienia z wyhamowaniem inwestycji, a więc to powoduje spadek inwestycji w sektorze publicznym. Maria Słojewska, Wydarzenia Telewizja Polsat. Ja mam pytanie, które już padło. Chciałam dopytać, bo te 9 miliardów, które Polacy wycofali skąd, plus obniżka stóp procentowych, czy to według pana prezesa opinii może jeszcze zintensyfikować to wycofywanie Polaków pieniędzy skąd? Znaczy, ja bym chciał podkreślić, że nie ma wycofywania pieniędzy z banków. Może warto jeszcze raz powtórzyć. Nie ma zjawiska wycofywania pieniędzy z banków, choć uparcie podkreślacie jakieś takie rzeczy. Jest przyrost depozytów. Konkretnie mówiąc, mówicie państwo o wycofaniu 9 miliardów z jednych rodzajów lokat, ale wzrost o 12 miliardów w tym samym okresie na innych rodzajach lokat. Gdzie tu jest wycofywanie? Dorota Bartyzel, Bloomberg News. Ja bym te dwa ostatnie akapity, nie tylko ostatnie, ale w zderzeniu właśnie z przedostatnim, one naprawdę były dla nas przedmiotem właściwie takiej egzegezy tutaj, zanim państwo przyszli. No i słusznie, bo tak ma być. I doszliśmy do wniosku, że na pewno przed końcem kadencji nauczymy się troszeczkę lepiej interpretować i wtedy mniej państwa gnębić swoimi pytaniami. Ale ja chciałam się dopytać, czy może jednak ten ostatni akapit może też znaczyć, że rozpoczyna się czwarty kwartał, czyli mniej więcej ten początek tego okresu, kiedy zmiany w parametrach polityki monetarnej zaczynają oddziaływać na gospodarkę. Czy to jest tak, że państwo chcą przekazać sygnał rynkowi, że wkraczamy właśnie w okres, kiedy ten cykl rozpoczęty w listopadzie powinien zacząć wreszcie przynosić efekty, bo na razie ich jeszcze nie widać? Ja wyraźnie to potwierdziłem, mówiąc, iż ten cykl obniżek dobiega końca. Nie można powiedzieć, że on dobiegł końca, ale że dobiega końca i że my jesteśmy blisko takiego poziomu stóp, który w aktualnej sytuacji koniunktury gospodarczej większość Rady skłonna jest traktować jako poziom adekwatny. Czyli tak, tak dobrze państwo to interpretujecie. To jest pewien sygnał, iż nie można się liczyć z tym, że te stopy będą się zmieniać, będą spadać, mówiąc krótko, będą obniżane no, w nieskończony sposób. My jesteśmy blisko już tego poziomu, ale lipiec jest ważnym miesiącem z tego punktu widzenia, że no, będziemy mieli projekcje. I ona nam nie tyle dostarczy jakichś zasadniczo nowych argumentów, ile ona nam uporządkuje obraz najbliższych kwartałów.
to rzeczywiście teraz już jest prawie wszystko jasne. Z wyjątkiem tego, że chciałam dopytać, gdyby tak bardziej... jasne, to jak no Milton Deden, jak Alan Greenspan powiedział, to chyba mnie pani źle zrozumiała, tak? To chciałam dopytać w takim razie, czy może tak jakoś bardziej nieformalnie, czy państwo uważają, bo gdybyśmy się cofnęli w czasie właśnie, że na przykład gdzieś sytuacja jest jednak gorsza niż myśleliście, że będzie, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, jeśli chodzi o poziom inflacji, niż myśleliście, że będzie, kiedy rozpoczynaliście ten cykl i kiedy nie przewidywaliśmy recesji, dalej nie przewidujemy, jak rozumiem. No ale generalnie chciałam zapytać każdego z państwa, ale... czy w państwa odbiorze sytuacja gospodarcza dzisiaj w Polsce jest gorsza niż zakładaliście? Zaraz będą koledzy, koleżanka i kolega mogli na ten temat się wypowiedzieć, ale ja chcę powiedzieć w swoim imieniu i myślę, że także w imieniu Rady. Tak, ma pani rację. Rzeczywiście sytuacja, rozwój sytuacji gospodarczej idzie w kierunku mniej korzystnym niż żeśmy kiedyś sądzili. Spowolnienie jest głębsze i bardziej trwałe. Inflacja jest niższa niż sądziliśmy. No i stąd też nasze ruchy w zakresie stóp procentowych są głębsze niż jeszcze jakiś czas temu myśleliśmy. Ale to... Znaczy, jeśli można, to ja się podpisuję pod tym, co powiedział pan profesor. Ja tylko chciałbym podkreślić, że w komunikacie jest to powiedziane. Jest zdanie w komunikacie, które wyraźnie mówi, że oczekiwano, w tym także my oczekiwaliśmy na lepszy przebieg zdarzeń. Ale to nie tylko my rewidujemy projekcje i prognozy. Rewidują wszyscy. Chciałam zapytać, mówi pan prezes, spowolnienie głębsze, zresztą czytamy to w komunikacie, spowolnienie głębsze, inflacja niższa, przyszłość niepewna. Co powstrzymało Radę przed głębszymi obniżkami stóp procentowych na tym posiedzeniu? Jakie są takie główne czynniki, które mówią wam, żeby nie ciąć głębiej już na tym etapie? Drugie pytanie o dyskusję, raport na temat otwartych funduszy emerytalnych. Czy Rada Polityki Pieniężnej się temu przygląda? Czy przyszłość OFE, przyszłość decyzji rządu w sprawie otwartych funduszy emerytalnych jakoś będzie wpływała na decyzję Rady Polityki Pieniężnej? Jakiego finału tej dyskusji państwo się spodziewają? Otóż, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, dlaczego nie głębiej? No, obstajemy przy naszym stanowisku, iż powinniśmy prowadzić politykę konwencjonalną, rozumiejąc tę politykę jako politykę dodatnich, realnych stóp procentowych. I co to jest ta realna, dodatnia realna stopa procentowa? Ja rozumiem ją jako różnicę między naszą stopą referencyjną, a inflacją oczekiwaną. Nie aktualnym odczytem inflacji w konkretnym miesiącu, tylko oczekiwaną. I patrzymy głównie na ten wskaźnik inflacji oczekiwanej przez analityków. Bo on jest najmniej, bym powiedział, wolatylny, najmniej się waha. Gospodarstwa domowe mają oczekiwania w istocie dosyć reaktywne. Znaczy, tak można powiedzieć, trochę upraszczając, oczekują takiej inflacji, jaka jest. I jak inflacja rośnie, to oni oczekują, to ludzie oczekują jeszcze wyższej inflacji. Jak inflacja spada, to oczekują jeszcze niższej inflacji. Trudno, żebyśmy to traktowali jako wyznacznik w naszej polityce pieniężnej. Więc dlatego... Dlatego nie chcieliśmy, nie zdecydowaliśmy się nie tylko dzisiaj, ale raczej w ogóle w tym ostatnim okresie szybciej schodzić ze stopami. No dlatego, że chcemy, aby utrzymywać tę politykę dodatnich realnych stóp procentowych. Co do OFE, nie dyskutujemy w ogóle na ten temat na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Ja myślę, że w tej sprawie Rada też pewno byłaby niejednoznaczna. Ja osobiście uważam, że ta kwestia nie ma znaczenia makroekonomicznego z punktu widzenia horyzontu oddziaływania polityki pieniężnej, czyli z punktu widzenia tych 6-8 kwartałów.
Dzień dobry, Krzysztof Berenda, Radio RMF. Chciałem zapytać, trochę odnosząc się do tego też ostatniego zdania, ale raczej tego, czego tam nie ma, czyli brakującej przyszłości. Miesiąc temu z komunikatu zniknęło zdanie uzależniające przyszłe decyzje od wzrostu gospodarczego. Teraz zniknęło uzależnienie tego od inflacji i CPI. Chciałem zapytać, dlaczego, czy coś to oznacza. Po drugie, skoro mamy teraz to dno kryzysu, pan też, panie prezesie, mówił, że lipiec będzie ważnym miesiącem, będzie projekcja. Czy rozważacie państwo dołożenie do harmonogramu w sierpniu posiedzenia decyzyjnego, czy jednak ta przerwa na pewno będzie? Dziękuję. Nie dyskutowaliśmy na ten temat, czy w sierpniu miały być dodatkowe posiedzenia. Natomiast no myślę, że już pan idzie przesadnie daleko z tą egzegezą tych sformułowań. Nic więcej ponad to, co powiedziałem, nie mam do powiedzenia. My w polityce stuprocentowej kierujemy się przede wszystkim kształtowaniem się wskaźników inflacji i przede wszystkim tego, jak ona w dłuższej perspektywie będzie się kształtować. Co nie znaczy, że jesteśmy ślepi na to, co się dzieje na rynku pracy przede wszystkim. Czy w produkcji przemysłowej, budowlanej i tak dalej, i tak dalej. Ale podstawowa rzecz to jest to, jak kształtuje się inflacja i jaka jest jej struktura. No i to wyznacza potem, czy też decyduje o tym, jaką politykę, jakie decyzje prowadzimy. Pan profesor Hausner, no niestety... Ma tę słabość, że jest z Krakowa. Usprawiedliwiony. Panie prezesie, jeśli mogę jeszcze jedno pytanie, ponieważ dzisiaj jest kontekst Łotwy, która dostała zielone światło do przystąpienia do strefy euro od 1 stycznia przyszłego roku, a my dawno jakby nie mówiliśmy o tym. Chciałem zapytać, czy według pana w tej chwili nadal przyjęcie euro przez Polskę byłoby strategicznym w związku z tym pilnym zadaniem, czy też może jest to... Dlaczego pan sądzi, że strategiczny cel to jest pilne zadanie? Dobrze, strategicznym i pilnym, czy nie, też może jednak nie. Jest to... Strategiczne niekoniecznie znaczy pilne. Dobrze, inaczej. Czy strategiczny, czy może jest to bliżej nieokreślona czasowo konieczność, która tak strategiczna już nie jest? Nie, to jest strategiczna konieczność, która wynika z naszych preferencji politycznych także, jako kraju i naszych nadziei, że wysiłki, które są prowadzone w strefie euro, mające na celu umocnienie tejże strefy i jakby rozwiązanie narosłych w przeszłości problemów, że zakończą się pomyślnie. Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza. Ja chciałam wrócić do tego pojęcia niepewności w gospodarce, tego w jakim momencie jesteśmy, kiedy możemy odbić od dna. Czy w opinii Rady Pana Prezesa jest takie przekonanie, że ten moment najgorszy jest za nami? Czy w ogóle Rada rozważa bądź analizuje jakieś negatywne scenariusze? I też trochę wynikające z tego pytanie, czy sytuacja może jest już na tyle bezpieczna, że Rada Ryzyka Systemowego, o której wcześniej się mówiło sporo, nie jest już potrzebna, bo temat ten też jakoś ucichł. Dziękuję. Jeśli chodzi o to, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o stan koniunktury gospodarczej, to rzeczywiście mamy nadzieję, że sytuacja się nie pogarszać, że będzie się nie pogarszać. Ale proszę Państwa, no to jest tak, w pierwszym kwartale mieliśmy wskaźnik 0,5% wzrostu, prawda, rok do roku. No jeżeli w drugim kwartale będzie 0,6 albo 0,7 albo 0,4, to dalibóg, no to trzeba mieć mikroskop albo raczej, nie wiem, jakąś lunetę, żeby z tego wyciągać jakieś wnioski, że to jest, nie wiem, ożywienie, prawda. Ja zresztą tępię wśród swoich współpracowników, jak oni tak... trochę formalistycznie podchodzą, prawda, i mówią, że tak, w drugim kwartale będzie ożywienie gospodarcze, odbicie gospodarcze do 0,7 na przykład. No co to za ożywienie? No, komuś odbija w głowie wtedy, a nie odbija go w gospodarce. Ale to rzeczywiście jest tak, że my jesteśmy wobec znacznej niepewności. Że nie ma
silnych sygnałów, które by nam powodowały, no, że mamy nadzieję na jakieś znaczące odbicie. Z drugiej strony zawsze powtarzam, Polska nie ma problemu z akumulowanych nierównowag. Nie ma potrzeby delewarowania gospodarstw domowych, nie ma potrzeby delewarowania przedsiębiorstw, które są w dalszym ciągu w dobrej sytuacji finansowej. Nie mamy problemu nadmiernie niskiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych, jest raczej dosyć wysoki. Poprawia się nasza konkurencyjność międzynarodowa. Nie ma potrzeby, o czym żeśmy już mówili, dalszego jakiegoś znaczącego zacieśnienia fiskalnego, a więc wszystkie podstawowe warunki dla ożywienia gospodarczego w Polsce istnieją. No i na to czekamy po prostu. I na to czekamy. I nawet stopy żeśmy obniżamy o 200 punktów, co ma przecież pewne znaczenie. Rada Ryzyka Systemowego, no to akurat jest dokładnie odwrotnie niż myślimy. Jak sytuacja, znaczy Rada Ryzyka Systemowego potrzebna jest raczej w dobrych czasach, a nie w złych czasach. My w znakomitym momencie żeśmy przystąpili do jej, że tak powiem, opracowywania i projektowania, bo można powiedzieć, ona powinna zostać wprowadzona do systemu instytucjonalnego kraju, zanim narosną nierównowagi, bo ona ma przeciwdziałać gromadzeniu się owych nierównowag. Także potrzeba jej powołania jest absolutnie niezmieniająca się, znaczy jest dalej tak samo duża jak kiedyś. No na ten temat no ja nie mam już więcej nic do powiedzenia. Mogę tylko powiedzieć, że rozmawiałem dzisiaj także na ten temat z panem ministrem finansów. Reuters jeszcze raz. Każdy akapit w komunikacie opisuje słabości naszej gospodarki i problemów. Ja opisuję problemy, z którymi borykają się inne kraje. I ten ostatni akapit, również uparcie zatrzymałam się na tym akapicie, tak odstaje, ponieważ państwo w ostatnich miesiącach obniżali stopy procentowe często z niewielką większością. Czy może ten akapit ostatni jest takim kompromisowym akapitem albo taką jakąś wrzutką, bo nie pasuje po prostu do reszty? Znaczy, od dłuższego czasu decyzje w Radzie są podejmowane bardzo niewielką większością. Zwykle, zresztą bywało tak, że ta większość to jest 5-5. Chciałem jednak przypomnieć, że w połowie 2010 roku przez kilka miesięcy właśnie taką większością 5-5 Rada powstrzymywała się od podwyżek stóp procentowych w innym zupełnie, że tak powiem, układzie personalnym wtedy. Także nie jest to niczym niezwyczajnym. Rada podejmuje decyzję 5-5, ale co jest charakterystyczne, nigdy członkowie Rady, nawet ci, co głosowali, no oczywiście ci, co głosowali inaczej niż no ta bardzo cieniutka większość, nie kontestowali tego i nie jakby podważali pewnej jakby linii Rady. Także nic się nie zmieniło pod tym względem, a ten akapit ostatni, on dokładnie znaczy to, co, o czym już dzisiaj kilkakrotnie mówiłem. Nie jest to wyraz jakiegoś szczególnego kompromisu. Zawsze te akapity końcowe są wyrazem pewnego kompromisu. Można coś dodać? Znaczy, ja bym dodała tutaj jeszcze takie potwierdzenie tego, że Rada w całości uważa, że nasza polityka przynosi jednak efekty.
że to nie jest tak, że w Polsce mechanizm transmisji monetarnej nie działa. Tak jak się czasami pisze w tej chwili o strefie euro, że tam w niektórych przypadkach działa, w niektórych nie działa, ponieważ my prowadzimy tą konwencjonalną politykę, mamy jeszcze właśnie taki instrument jak stopy procentowe. To jesteśmy przekonani, zresztą są na to już też dowody, że jednak ten mechanizm transmisji działa. On oczywiście zawsze działa z opóźnieniem, ale te 200 punktów bazowych, no to jest taki instrument, który sprzyja ożywieniu gospodarczemu. Czy ono się pojawi za jeden kwartał, czy za dwa kwartały, czy za trzy kwartały, tego już naprawdę nie wiemy, bo dużo zależy od tego, co się będzie działo w strefie euro, ale że no, to jest taki czynnik bardzo, bardzo istotny. Także też proszę tak to odczytać, tak? Jako tako potwierdzenie, że Rada jest przekonana, że ta polityka no, powinna być skuteczna, ale oczywiście z tym dużym obszarem niepewności, o których tutaj pan prezes mówił. Drugie pytanie trochę ogólniejsze. Polska gospodarka spowalniała tak poważnie ze 3 razy w ostatnich 20 latach. Czy pana zdaniem to może być ten taki najtrudniejszy kryzys czy spowolnienie do pokonania? A kiedy to było te 3 razy? No ostatnio w 2009 roku było ciężko, było też ciężko w 2001, z tego co pamiętam. To spowolnienie z lat 99-2002 to traktowałbym jako jeden epizod. I myślę, że to był taki epizod, który związany był przede wszystkim z naszą własną polityką gospodarczą. Bardzo restrykcyjną polityką pieniężną, dzięki której udało się sprowadzić inflację do w okolicy dzisiejszego poziomu. W gruncie rzeczy, proszę Państwa, jak mówimy o tym wielkim Big Bangu z początku lat 90., to on nie dotyczył inflacji. Jeszcze 10 lat później inflacja była dwucyfrowa. Tak naprawdę inflacja jednocyfrowa pojawiła się dopiero na przełomie lat 90. i 2000. No ale koszt tego był znaczący. Także to było poważne spowolnienie. O tyle było w innych warunkach, że koniunktura gospodarcza w Europie była o wiele lepsza. A więc mogliśmy, że tak się wyeksportować ten nasz kryzys. Ale też i zupełnie odmienna była reakcja przedsiębiorstw w tamtym epizodzie i w obecnym. O ile sobie przypominacie Państwo, pierwszą reakcją przedsiębiorstw w tamtym czasie było znaczące ograniczenie zatrudnienia. Bardzo spadło zatrudnienie, bardzo wzrosła stopa bezrobocia. A potem przyszło ożywienie i te same przedsiębiorstwa znalazły się w pułapce, bo nie mogły znaleźć pracowników. No i wyciągnęły z tego wnioski. Dzisiaj cała mizeria rynku pracy jednak jest innego gatunku, innego rodzaju niż ta właśnie mniej więcej 10, 11, 12 lat temu. Dzisiaj nie mamy do czynienia z gwałtownym spadkiem, czy też w ogóle z jakimkolwiek wielkim spadkiem zatrudnienia. Mamy przyrost bezrobocia, oczywiście, ale też bardzo słabo rosnące płace, co oznacza, że dzisiaj rynek nam się jakościowo poprawił, rynek pracy w porównaniu do tego z 10-12 lat temu. Dzisiaj reakcja jest bardziej cenowa, czyli płacowa na spowolnienie koniunktury, niż ilościowa, czyli w postaci bezrobocia. Mimo rosnącego bezrobocia i mimo mizerii na rynku pracy. Ale dzisiaj raczej ludzie narzekają ze zrozumiałych względów, na to, że płace są stagnacyjne. Ale, a mimo tego, że sytuacja na rynku jest niedobra, to charakterystyczne, że w ostatnim czasie strach przed utratą pracy nieco zmalał. To jest sytuacja trochę, no oczywiście jak zawsze w takim etapie, w takim kryzysie, spowolnieniu, bardzo, bardzo niedobra rzecz.
ale to jest inna zupełnie sytuacja niż tak kilkanaście, czy tam 10-12 lat temu. To sporo żeśmy się nauczyli od tamtego czasu. Także ja bym porównywał to dzisiejsze spowolnienie z tym spowolnieniem z przełomu dekad. Trudniejsze z powodu tego, że ogarnia nas zła koniunktura w całym regionie. Nie ma się gdzie wyeksportować, tak powiem, z tym osłabieniem. Ale polska gospodarka jest lepiej przygotowana niż wtedy. Chciałam jeszcze dopytać, stagnacyjne płace, niska presja popytowa, niskie oczekiwania inflacyjne. Przyznajecie w komunikacie, że spadek inflacji was zaskoczył, że jest niższa niż się spodziewaliście. Jak duże jest ryzyko deflacji w Polsce, rozumianej niejednorazowo tylko jako trend spadku cen? Jeżeli nie ryzyko deflacji, to gdzie zobaczymy dołek inflacji? Kiedy? Czy dotkniemy zera, jak państwo to widzą? Nie spodziewamy się tego. Trzeba byłoby przewidywać jakiś kataklizm, ale taki kataklizm w drugą stronę na rynku paliw. Nie spodziewamy się tego. No rzeczywiście nasze, powiedzmy sobie, wewnętrzne, tak zwane eksperckie, wszystkie są eksperckie, ale my takie nazywamy, eksperckie prognozy mówią o tym, że wskaźnik CPI jeszcze może się obniżyć. Ale nie chciałbym podawać jakichś cyfr, bo to już nie liczby. No bo to zobaczymy po prostu. To, proszę państwa, pewne rzeczy są nie do przewidzenia. Czy przewidywaliśmy się, że powstanie platforma NC+, która spowodowała, że inflacja bazowa w ostatnim miesiącu, tym w kwietniu, wzrośnie nam o tam 1 czy nawet 0,2 punkta procentowego. No nie, oczywiście, więc takie czynniki mogą być, są w ogóle całkowicie nie do przewidzenia. Natomiast nie spodziewamy się deflacji. I na pewno nie spodziewamy się deflacji jako tendencji, co nie oznacza, że w jakimś konkretnym miesiącu czy w dwóch miesiącach nie może być ujemnego wskaźnika miesiąc do miesiąca. To było zresztą, zawsze tak było zresztą. Gdzieś tam się pietruszka, prawda, pojawiała tania. Nie. Nie. Ostatnie dwa pytania. Nie przewidujemy tego. Patrycja Maciejczysza. Chciałam jeszcze do takiego zdania w komunikacie wrócić w przedostatnim dla odmiany akapicie, kiedy państwo piszecie, że utrzymuje się niepewność dotycząca skali momentu oczekiwanego ożywienia w strefie euro, która może negatywnie wpłynąć na aktywność gospodarczą w Polsce. Moje pytanie jest takie, czy ożywienie w Polsce jest możliwe bez ożywienia w strefie euro? Jeśli tak, to jakimi mechanizmami by się ono odbyło? Dziękuję. To trudne. To bardzo dobre pytanie, ale to jest trudne. Szczególnie przy takim stopniu uzależnienia naszego eksportu od sytuacji w strefie euro. My zauważamy, to jest taka trochę... To już się daje statystycznie wychwycić, ale to jest tendencja powolna, że nasi, tak powiem, eksporterzy emigrują z rynku europejskiego na inne rynki, ale to zabiera sporo czasu, sporo procesu przystosowawczego. No i trzeba liczyć się z tym, że trzeba mieć nadzieję, że za jakiś czas no nie 20%, ale może 30% polskiego eksportu będzie poza strefę, poza Unię Europejską. Na razie rzeczywiście jesteśmy przywiązani do tej strefy euro bardzo silnie, bardzo silnie. Zawsze nam się to opłacało. No ale czasami są tego niekorzystne strony. Jeśli mogę coś dodać, to co nas też trochę zaniepokoiło, to jest to, że wkład eksportu netto troszkę się zmniejszył, mimo że to jest jeden praktycznie czynnik z nielicznych, który jeszcze ciągnie koniunkturę, co jest takim pewnym sygnałem, że jakby dalsze liczenie na to, że my poprzez właśnie tą eksportową ekspansję
zwłaszcza do strefy euro, no ożywimy na dobre koniunktury, dlatego że no w takiej gospodarce jak Polska to popyt wewnętrzny musi tutaj zadziałać. No, liczymy na to, że pojawią się inwestycje przedsiębiorców, przynajmniej w jakimś tam zakresie, no i że pojawi się coś, co można by nazwać takim odłożonym popytem gospodarstw domowych. No, nigdy nie jest tak, że... Spada tempo inflacji, siła nabywcza jednak się zwiększa. Tak, także no, liczymy na to, że to taki psychologiczny efekt, który zawsze się pojawia przy wychodzeniu z takiego dołka koniunktury, że to ten popyt gospodarstw domowych troszkę nakręci. To jest dla nas taki czynnik, który może spowodować zmniejszenie tej skali spowolnienia gospodarczego. No ale nie oczekujemy tutaj, tak jak pan profesor powiedział, jakiegoś wielkiego wybuchu radości, co jest powodem szukania przez nas właśnie takiego adekwatnego poziomu stopy procentowej, tych naszych instrumentów, no, które mają sprzyjać jednak ożywieniu. Ostatnie pytanie. Ja już tak zupełnie na koniec, jeszcze raz Bloomberg. Pytanie może mniej techniczne, a bardziej takie refleksyjne. Bo wszyscy pamiętamy, no, w jakich bólach rodziły się cięcia stóp procentowych. Czy po upływie tych wielu już miesięcy, a także w obliczu tego, co się dzieje w gospodarce, podziały w Radzie Polityki Pieniężnej wyglądają nadal tak samo, czyli są głębokie, czy też może się wypłaszczyły trochę i jest większa zgoda? Odsyłam Państwa do wprawdzie opóźnionych, ale jednak comiesięcznych komunikatów na temat wyników głosowań. Także tam będzie Pani mogła zobaczyć i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Bardzo dziękujemy za udział dzisiejszy. Zapraszamy na kolejną konferencję po Radzie Polityki Pieniężnej.